luck, everyone. Thank you. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magent, witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji nowego okrętu Premium i tym razem zajmiemy się pierwszym okrętem hiszpańskim, to jest Canarias Tier 6, okręt dosyć specyficzny, omówimy sobie dzisiaj jak tym grać, żeby coś tym ugrać. A nie jest to proste i na wstępie chciałem złożyć wszystkim moje serdeczne wyrazy współczucia, wszystkim tym, którzy ten okręt kupili, bo powiem szczerze, moim zdaniem to jest jeden z najgorszych okrętów, jakie od dosyć dawna weszły do WoWsa, bo to jest tragedia, co ten okręt sobą reprezentuje. Oczywiście ma swoje plusy, ale uważam go za okręt fatalny, więc powolutku przejdźmy sobie do recenzji. Omówię parametry, jak zrobić kapitana, jak robić moduły. Wy będziecie sobie tutaj w trakcie oglądać bitwę, która od razu zastrzegam jest nudna jak flaki z olejem. Ale to jest najlepsza bitwa, jaką udało mi się na tym okręcie zagrać i myślę, że już więcej tego okrętu z portu nie wyciągnę, dlatego też powiem wam, w którym momencie możecie przestać oglądać, bo ja potem już tylko będę komentował bitwę. Na razie zajmiemy się okrętem i tak jak nim grać, żeby coś z niego wykrzesać, także przejdę sobie do parametrów. Więc tak, mówiłem wam o plusach tego okrętu, nielicznych, ale jednak niewątpliwym z nich jest uzbrojenie artyleryjskie, oczywiście, bo innego nie posiadamy, nie ma tutaj torped. Mamy tutaj 4 podwójne wieże z działami kalibru 203 mm o zasięgu ponad 16 km, co jak na 6 tier to jest dosyć sporo, ale tu już zaczynają się schody. Mamy reload 11-sekundowy, 20 sekund to się obraca o 180 stopni, sigma to jest 2.0 i nie mamy tutaj niestety pocisków odłamkowo burzących. Mamy tylko i wyłącznie pociski przeciwpancerne, co przy tym opancerzeniu okrętu, raczej zmusza nas do trzymania się na daleko, więc jeżeli z daleka strzelamy pociskami przeciwpancernymi, już mniejsza o to, jaką one mają penetrację, bo one mają penetrację taką, że z daleka większość to będą rykoszety, a z bliska to większość to będą przebicia na wylot, więc dosyć specyficzne uzbrojenie. Ale dla naszego bezpieczeństwa lepiej trzymać się dalej, żeby po prostu mniej hapsa tracić w starciach. Kolejnym plusem tego okrętu, o którym warto wspomnieć, jest kamuflaż. Otóż, szanowni Państwo, z powierzchni on jest wykrywalny dopiero z 10 km, także dosyć dobre kamo. Prędkość maksymalna to jest 33 węzły, płomień skrętu to tam 740 m, przestawia się ster przez prawie 10 sekund. Mamy dopałkę do silnika, która o 15% zwiększa jego moc. I mamy sondę hydroakustyczną, która wykrywa nam okręty na 4 km, a torpedy na 3 km. No i w zasadzie to tyle, co można powiedzieć o parametrach okrętu. Punkty wytrzymałości 37 800 punktów, oczywiście z ekspertem przeżywalności, tam z perkiem na hapsa. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o parametry. I teraz tak, możemy sobie przejść do tego, jak tym okrętem grać, żeby coś ugrać, bo w zasadzie z parametrów no dużo nie ma, bo nie ma za bardzo tutaj bajerów na pokładzie. No, torped nie ma, artyleria mamy tylko z topancami, także nie ma żadnych szans na pożar, żadnych takich innych pierdołów. Bardzo mocno upraszcza nam to build, jeżeli chodzi o ten okręt, bo praktycznie większość perków jest niedostępna. Ale będziemy sobie teraz mówić o tym, jak tym okrętem zagrać, żeby coś z niego wyciągnąć. Kapitana i ulepszenia pokażę wam oczywiście, jak skończę tylko mówić to, co chcę wam przekazać i potem będę wam komentował bitwę, także to będzie moment, w którym osoby niezainteresowane przebiegiem tego starcia mogą sobie oglądanie materiału odpuścić. Także przejdźmy do tego, jak tym grać. Powiedziałem wam już na początku, że uzbrojenie przeciwpancerne, znaczy pociski przeciwpancerne, które mamy na pokładzie, albo penetrują za mocno, jeżeli jesteśmy za blisko, albo za słabo, jeżeli jesteśmy za daleko. Z tym, że będąc daleko, wykorzystując dopałkę do silnika i manewrowanie prędkością, możemy część salw lecącą w naszym kierunku jako tako wymijać. Jeżeli chcemy zagrać pod kamo i z bliska zdelować jakiś krążownik, to oczywiście brałem to pod uwagę, myślałem, żeby taki wariant gry zastosować, takie troszeczkę bardziej YOLO, bo mamy hydro i raczej torpedy dostać nie powinniśmy w bliskim starciu z krążownikiem, który nawet by je posiadał. Ale no, kamuflaż 10 km jest dobry, ale jeżeli jest w pobliżu lotniskowiec albo niszczyciel, który oczywiście no, spotuje nas dużo większej odległości, to taki manewr będzie bardzo trudny, żeby do kogoś, jakiegoś krążownika podejść, najlepiej złapać go jeszcze pod dogodnym kątem, żeby te pociski nasze się w kadłubie uzbrajały jak należy i waliły cytki. Także no, to jest bardzo ryzykowna gra i najlepiej na drugi etap bitwy, więc na początku najlepiej właśnie trzymać się gdzieś w drugiej linii, tak w miarę daleko od przeciwnika,
Najlepiej, żeby się nami za mocno nie interesował, wtedy jak najwięcej HP dowieziemy do tego drugiego etapu bitwy, żeby wtedy próbować podejść do kogoś na te 10 km i go tłuc tymi naszymi pancami nieszczęsnymi, które tylko i wyłącznie posiadamy na pokładzie. Więc tak, raczej trzymamy się daleko. Zasięg ponad 16 km to jest naprawdę dużo na tym tierze i umiejętnie manewrując widzicie, że ten jednak wchodzi w ten okręt. Widzicie, że jednak wchodzi. Umiejętnie manewrując jesteśmy sporo tego ostrzału w stanie wyminąć. Patrząc na kąty, pod jakimi artyleria jest w stanie strzelać, uważam, że ten okręt jest doskonały do kajtowania. Czyli najlepiej pozwolić komuś dać się tłuc, podejść na jakąś odległość, zrobić zwrocik i uciekać manewrując prędkością naszego okrętu. Przyspieszamy, zwalniamy, hamujemy, cofamy i takie inne rzeczy, żeby po prostu przeciwnik się nie mógł w nas wstrzelić. Oczywiście jak się wstrzeli, to będzie bolało, bo to jest okręt nieszczególnie pancerny. No nie ma naprawki, a myślę, że naprawka by z niego zrobiła dużo bardziej fajny okręt. A w obecnej konfiguracji to jest po prostu bryndza, wam powiem. TP pance są fajne, ale tak jak mówiłem, trzeba odpowiednią odległość, trzeba odpowiedni kąt, żeby one robiły naprawdę dobrą krzywdę. Fakt faktem, w nadbudówki, w takiego Nowego Meksyka, czy jakieś takie niemieckie pancerniki, wchodzi całkiem przyzwoicie, ale tych trafień tutaj jest naprawdę, znaczy przebić rykoszytów i innych pierdołów jest dużo. Samych penetracji w tej bitwie na 200 trafień miałem chyba 50 parę, to jest no 25% penetracji na 200 wystrzelonych pocisków, około, z tego co pamiętam, także plus minus oczywiście. Ale rozgrywka tym okrętem jest straszliwie nudna. Jeżeli zainteresuje się nami większa liczba okrętów, no to jesteśmy w dupie i nie jesteśmy w stanie nic z tym okrętem ugrać, bo nie uciekniemy, chyba że będziemy polegać na kamo, ale nie daj Boże, jak się znajdzie jakiś niszczyciel między nami w tych 10 km naszego spota, a przeciwnikiem, który chce do nas strzelać, no to już jesteśmy, mamy pewne, że jesteśmy na dnie w tej bitwie, bo no, nie ma jak uciec. Kamo pozwoli nam uciec, jeżeli gonią nas krążowniki, gonią nas pancerniki. Wtedy możemy przestać strzelać, zająć lepszą pozycję i najlepiej to z zawiespy sobie plumkać, wtedy będziemy całkowicie bezpieczni, ale musimy pamiętać o tym, że musi mieć jeszcze kto nam spotować. Czy ten okręt warto kupić? Absolutnie odradzam. Jeżeli ktoś go kupił, no to współczuję. Ja go kupiłem i bardzo chętnie bym go oddał, ale mam nadzieję, że dzięki tej recenzji wielu z was uniknie tej decyzji, żeby ten okręt sobie zakupić. Ja oceniłem Dido na 4,5 w skali swojej do 10 i uważam, że to jest stanowczo za mało, biorąc pod uwagę to, co ten okręt sobą prezentuje. To jest naprawdę kicha, bardzo, bardzo sytuacyjny okręt, ciężki w grze i nie dający żadnej frajdy w zasadzie. Zobaczycie, że tutaj było 200 trafień do końca bitwy, jeżeli wytrwacie oglądać to plumkanie z daleka i nie ma nawet chyba jednej cytadeli w tej bitwie, także no nie jest tu nic fajnego w tym okręcie. Żeby to było tak, że podchodzisz, klepiesz cytadele w dziobę w krążowników, aż huczy ekran skacze, no to spoko, można zaryzykować takie zagranie, ale tutaj no takiego czegoś nie uświadczycie. 4-kilometrowe hydro, no można zagrać troszeczkę agresywnie, jeżeli wiemy, że siedzi ktoś w dymie i nikt nas przy podchodzeniu do tego dymu nie wyspotuje, wtedy możemy spróbować sobie dedeczka rozstrzelać w dymku, bo TP pance naprawdę dedeki fajnie biją. Widzicie, że tutaj te salwy wchodzą za całkiem ładne damage, ale no masa pocisków albo rykoszytuje, albo overpenuje, także z zadawaniem uszkodzeń jest ciężko. Tym bardziej, że jesteśmy daleko, więc długi reload też no, przy większym dystansie strzału jest większe prawdopodobieństwo na to, że cel zmieni swoją lokalizację albo zmieni kurs, bo musimy brać większe poprawki i te poprawki mogą okazać się niekorzystne, bo przeciwnik właśnie no, wymanewruje te salwy, więc próbując pożyć dłużej, musimy się liczyć z tym, że będziemy trafiać rzadziej. I to chyba byłoby wszystko, co chciałbym na temat tego okrętu powiedzieć. Naprawdę jeden z gorszych okrętów, jakie ostatnio weszły do WoWsa. Bardzo wymagający, trudny w grze, dający mało frajdy, mało uniwersalny i ogólnie kiszka. Także no, jeżeli chodzi o ocenę tego okrętu, to ja bym mu dał jakieś... No jak Dido dostał 4,5, to uważam w tym momencie, że troszeczkę za surowo go oceniłem, dałbym mu przynajmniej 5, to tutaj daje... No, fajnie się kręci ten okręt. Przestawienie steru i kręcenie dupskiem jest fajne przed przeciwnikiem, ale i tak te salwy będą u nas wchodziły, także no... Mimo wszystkich plusów, nie ma ich dużo, ale trochę tych plusów jednak ten okręt fajnie, wolno o tym zapomnieć, no to ja mu daję, szanowni państwo, a niech ma, po litości 2,5, bo damy mu 2, ale niech ma 2,5, więcej mu nie dam. Nie kupujcie tego, absolutnie tego nie kupujcie, to jest okręt nudny, ciężki,
i nie będziecie się na nim dobrze bawić. Także tyle w tym materiale, jeżeli chodzi o wartość merytoryczną. Ja od tego momentu będę już tylko komentował bitwę, więc jeżeli chcecie, to możecie oglądanie materiału tutaj zakończyć. Myślę, że wszystko, co chciałem na temat okrętu powiedzieć, powiedziałem. Także będę sobie powolutku tutaj przyspieszał, bo tu się nic sensownego w tej bitwie nie dzieje. Ja tylko uciekam przed ostrzałem przeciwnika i korzystam ze spota naszych okrętów i plumkam sobie jeszcze. Także, żeby jak najwięcej tego damage'u ustukać. Widzicie, że 120 pocisków. Niestety nie ma możliwości sprawdzić teraz, jak jest tutaj z penetracją. To się nie... A, nie pokazało się, proszę bardzo. Na 120 pocisków jest 53 penetracje. Także zobaczymy na koniec bitwy, ile to będzie wyglądało. Zmiana pozycji, szukanie przestrzału, szukanie spota i próbowanie uklepać jak najwięcej damage'u kosztem jak najmniejszej ilości swojego hapsa, ale że no nie jest tutaj prosto robić damage, bo widzicie, że te pociski albo rykoszetują, albo się odbijają, albo w sumie to samo, albo overpenują, no to naprawdę nie ma jakiejś mega frajdy. Zobaczcie, 8 km, 3 penetracje, żadnej cytadeli nie ma. Gościu płynie sobie totalnie burtą, jajca wyjebane i w ogóle ma mnie w dupie, nie? Ja sobie strzelam do niego z pepanców kalibru 203 mm, a on nic. 4 penetracje, jedno przebicie i to tyle. Ale już pozwolę sobie tą bitwę wam pokazać do końca. No i cały czas się trzeba martwić o to, żeby nikt nas nie trafił, bo jak nas trafi, to raczej nas zaboli. Tutaj pozwolę sobie znowu przyspieszyć, będę tylko zmieniał pozycję i tam dalej plumka odnowiłem. Także nic fascynującego pod względem gameplayu ten okręt nie przedstawia. I naprawdę w tej bitwie się musiałem trochę napocić, żeby ten wynik osiągnąć i ja uważam, że naprawdę zagrałem tutaj w miarę przyzwoicie, jestem zadowolony z tej bitwy, bo ten okręt to jest dla mnie kicha straszna i myślę, że lepszej bitwy na nim bym szybko nie zagrał, dlatego pokazuję wam najlepsze, co mi się udało ugrać, żebyście jakoś tam sobie ten czas oglądania tego materiału zapewnili, patrząc na to, co ja tu wyczyniam, ale naprawdę okrętu zdecydowanie nie polecam, także 2,5 to jest naprawdę litościwa ocena, myślę, że nawet mniej by należało dać, ale niech ma te 2,5. Bo jednak pociski coś tam robią, działa się jakoś tam, kręcą i kamuflaż jest bardzo dobry, także to warto mieć na uwadze. Tyle, że trzymając się daleko od przeciwnika mamy problem z trafieniem, bo poprawki trzeba brać dłużej. Przeciwnik ma dużo czasu na to, żeby zmienić kierunek i kurs. W zasadzie to też to samo, kierunek i kurs, zobaczcie. Tutaj przylatuje kolejna salwa, zostaje 1100 hapsa, no i dostaje trochę popląkać. I to będzie tyle, także w tym materiale... Nie kupujcie, szanowni państwo, przepraszam, 155 trafień, 70 penetracji, czyli około połowy. Ale ja tego okrętu zdecydowanie nie polecam. Jak już chcecie coś kupić za te żetony, które macie do zdobywania, albo Dido, albo Canariasa, ja mówię Canaris chyba cały czas, co? Canarias, oczywiście. Zdecydowanie Dido. Na pewno będzie to dużo lepszy wybór niż to, co tutaj obecnie wam prezentuję. No i pozostaje już kilka chwil tej powtórki. Zaraz mnie wykryje Dedek, pancernik nie trafi i będzie po wszystkim. O, już leci chyba ostatnia salwa moja wystrzelona. O. Leci? Chyba leci. Nie, jeszcze nie. Jeszcze zniknąłem, ale to już długo nie potrwa. Już nawet nie ma co komentować. Na ślepo trochę próbuje ta Republika strzelać, bo wierzę, że mam bardzo mało HP. No gdyby były obeczki, to coś by tam pokombinowało. Tak, o 5 skruszeń, jeden rykoszet. I rzeźbimy gościa po 1000 albo nawet nie, jak trafimy. O, i tu nadejdzie koniec teraz. No i w tyle w tym materiale. Nie kupujcie 2,5, no 2. Ostatecznie 2. Także z tej strony był Maget i ja wam jeszcze tutaj pokażę, szanowni państwo, kapitana. Kapitan wygląda następująco i to jest taka wersja, wydaje mi się, w miarę optymalna. Oczywiście zamiast tego można wziąć jeszcze coś takiego z pelotką, ale to jest albo taka wersja, albo ekspert przeżywalności. Ulepszenia widzicie na ekranie. No i to chyba wszystko, co już muszę tutaj nadmienić w tym materiale. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.